Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj 31 października, dzień, w którym dokładnie 500 lat temu Marcin Luther podobno w Wittenberdze na drzwiach katedry przybił swoje 95 tez. Może warto przeczytać może ze 3 tezy i się odnieść z tych 95 tez, zobaczyć, że te tezy nadal są aktualne. A luteranie i sam też Luther później jakby zerwał z tymi tezami. Początek luteranizmu zaczyna się od przypomnienia nauczania Kościoła. Jest jeszcze jakby w ramach nauczania Kościoła. Może do niektórych tez Kościół miał zastrzeżenia, ale są takie tezy, które dzisiaj nadal są aktualne. Posłuchajmy tezy 71. Kto przeciw prawdzie apostolskiej odpustu mówi, niech będzie przeklęty. A więc Marcin Luther o odpustach nie tylko mówi, że są potrzebne, ale że ktokolwiek by przeciwko tej prawdzie mówił, nawet rzuca przekleństwo, anatemę. Idźmy dalej. Następna teza, wcześniejsza, 16. Brzmi tak. Piekło, czyściec i niebo są względem siebie tak różne, jak rozpacz, bliskość rozpaczy i pewność zbawienia. Dzisiaj, gdybyśmy zapytali luteran, czy wierzą w czyściec, oczywiście by opowiedzieli, że czyścica nie ma. Nie ma sensu modlić się za zmarłych. A widzimy, Marcin Luther wspomina, że czyściec jest. Tak jak rozpacz, bliskość rozpaczy i pewność zbawienia, tak też przeżywanie piekła czy czyśćca i nieba istnieje. Następna teza, 17, też dotyczy czyśćca. Posłuchajmy. Zdaje się być, że duszą w czyśćcu potrzeba zmniejszenia bojaźni i pomnożenia miłości. A więc odpusty mają sens, ponieważ duszą w czyśćcu można pomóc. Przez ofiarowanie takiego odpustu zmniejsza się bojaźń i zmniejsza się te cierpienia, pomnaża się miłość. Jest to nasz wyraz miłości do Boga. Jednak, kiedy te tezy zostały odrzucone, nie wszystkie oczywiście, namawiany Marcin Luther do tego, żeby poprawił swoje tezy, niektóre nie chciał, raczej chciał, żeby to Kościół się poprawił, żeby Kościół wrócił do takiego ewangelicznego nauczania, zgodnego z Ewangelią. Później powstały te sola scriptura, żeby tylko Pismo, te wszystkie naleciałości, tradycji ojców Kościoła uznał za szkodliwe. Ale jednocześnie też uznał, że każdy sam dla siebie jest autorytetem, jest papieżem, sam siebie uznał w pewnym sensie za kogoś, kto będzie wyrokował, kto może być, dana prawda być przyjęta, czy też nie, dana księga ma być uznana za natchnioną, czy też nie. Odrzucając autorytet Kościoła, sam uznał siebie za ten autorytet, ale też zachęcił, żeby każdy sam był dla siebie takim autorytetem. Czytając Pismo Święte, jak twierdził, towarzyszy Duch Święty, ale zapomniał, że też towarzyszy zły duch. I zły duch też posługuje się Pismem Świętym. Nawet Pan Jezus był kuszony tekstem z Pisma Świętego, jednym z psalmów, o tym, że kiedy skoczy z narożnika świątyni, i tak nic mu się nie stanie, ponieważ jest obiecane, że aniołom swoim rozkaże, aby na rękach cię nosili, abyś nie uraził nogi o kamień. Dziwne nauczanie Marcina Lutra. Jak można zrozumieć takie słowa, które napisał? Boża wierność i prawda zawsze musi najpierw stać się wielkim kłamstwem, zanim stanie się prawdą? O co tu chodzi? Albo w tym zdaniu. Bóg nie może być Bogiem, jeśli najpierw nie stanie się diabłem? Czy to jakieś pomieszanie z poplątaniem?
Czy pod obrazem Boga jest ukryty tak naprawdę diabeł? Nie możemy iść do nieba, pisze Luter, jeśli najpierw nie pójdziemy do piekła? O co tu chodzi? Może to jest wyrwane z kontekstu, może cały kontekst trzeba zrozumieć. Nie możemy stać się dziećmi Boga, jeśli najpierw nie staniemy się dziećmi diabła? Czy to nie jest może późniejsze echo takiego zdania, że Pan Jezus stał się dla nas diabłem? To nieprawda. Pan Jezus nie stał się dla nas diabłem, ale stał się grzechem. Wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, przekleństwa i zgładził je na krzyżu. Umarł za nas, zapłacił dług, ale nigdy nie stał się szatanem, diabłem. To nieprawda. Zawsze był przyjacielem Boga Ojca. Nigdy nie był nieprzyjacielem. Następne wypowiedzi Marcina Lutra mogą niepokoić. Na przykład w stosunku do kobiet, że kobiety nie powinny wchodzić do zakonów, stawać się w tej wyłącznej miłości oblubienicami Chrystusa. Były też porywane za czasów reformacji z klasztorów. I Marcin Luther napisał, że dzieło i Słowo Boże mówią nam jasno, że kobiety winny służyć małżeństwu lub prostytucji. Założyciel Kościoła tak mówi? Posłuchajmy dalej. Jeśli kobiety męczą się i umierają po licznych porodach, nic w tym złego. Niech umierają, byle tylko rodziły na to są. Cóż, posłuchajmy dalej, co mówił o Żydach. Jeśli Żydzi nie chcą się nawrócić, to nie powinniśmy ich dłużej cierpieć wśród nas, ani cierpliwie znosić ich obecności. I co proponuje? Proponuje spalić synagogę. Napisał tak. Po pierwsze, spalić synagogę, a to, co nie chce spłonąć, zasypać ziemią, aby żaden człowiek nie zobaczył kamienia ani żużlu na wieki. Cóż. Jeśli chodzi o relacje do papieża, napisał takie słowa. Jestem więc wolny od zasad zakonu i papieża. Bardziej papież, oczywiście, bardziej zły, aniżeli wszystkie diabły. Papiestwo jest wymysłem ludzkim i dlatego jest on tyranem uświęcającej Ewangelii i nie ma żadnego prawa ustanawiać ważnych praw. Dalej o papieżu mówił tak. Zbudowane jest to papiestwo na kłamstwie i słowach bluźnierstwa. A sam papież określony został jako arcybluźnierca albo papież osioł. Trudna jest ta mowa. Pisał dalej. Diabelskie papiestwo jest ostatnim nieszczęściem na ziemi i najbliższym, które wszystkie diabły mogą uczynić z wszelką ich władzą. Kiedy dowiedział się, że w 1535 roku Henryk VIII kazał ściąć Tomasza Morusa, przyszłego świętego, i biskupa Rochester, Johna Fishera, tak na marginesie powiem, że jest to jedyny biskup angielski, który odmówił zerwania z papieżem, z kościołem rzymskim. Za to poniósł śmierć męczeńską. Gdy o tym dowiedział się Marcin Luther, powiedział tak. O, żeby nasi najczcigodniejsi kardynałowie, papieże i legaci rzymscy mieli więcej królów z Anglii, którzy by ich zabijali. Dalej o papieżu pisał tak. Powinno się jego samego, papieża i kardynałów, i co jest służbą, czyli otoczeniem jego bezbożnictwa, wziąć ich i im jako bluźniercom Boga powyrywać język z gardła i jednego po drugim przywrócić do szubienicy
przygwozić do szubienicy. Potem można im pozwolić zwoływać sobór na szubienicy albo w piekle pomiędzy diabłami. Ciekawostką jest to, że może nie ciekawostką, ale relacja Marcina Lutra do rozumu, który nazywał bardzo wulgarnymi słowami, użyję tutaj miękkich słów typu nierządnica, prostytutka. To również wobec naukowców miał bardzo takie pogardliwe podejście. Na przykład wobec Mikołaja Kopernika, księdza Mikołaja Kopernika, wypowiedział się w ten sposób. Ludzie dają posłuch jakiemuś astrologowi, który usiłował wykazać, że Ziemia się kręci, a nie niebiosa czy firmament, słońce i księżyc. Ów głupiec pragnie wywrócić do góry nogami całą astronomię. Albo też powiedział takie zdanie. Ktoś, kto twierdzi, że Ziemia liczy sobie więcej niż 6000 lat, przestaje być chrześcijaninem. Wracając do tego problemu rozumu, o którym już wspominałem, mówił m.in. tak. Rozum to jest największa K diabelska. Z natury swojej i sposobu bycia jest szkodliwą, też przekleństwo, jest prostytutką, prawdziwą, znowu przekleństwo pi, diabelską, znowu pi, zeżartą przez świerzb i trąd, którą powinno się zdeptać nogami i zniszczyć ją i jej mądrość. Rzuć jej w twarz plugastwo, aby ją oszpecić. Tak wobec rozumu wypowiadał się Marcin Luther. Dalej napisał tak. Rozum jest utopiony i powinien być utopiony we chrzcie. Zasługiwałby na to ohydny, aby go wrzucono w najbrudniejszy kąt domu do wychodka. Kiedy rozpoczęła się reformacja, wiadomo, też w takim zamęcie ludzie biedni chcieli zdobywać dla siebie jakieś dobra i zaczęła się taka rewolucja chłopska. Chłopi, którzy zabierali bogatym i niszczyli też nie tylko domy, ale i kościoły, napisał do szlachty niemieckiej m.in. takie zdanie. Zabijać chłopów jak wściekłe psy, bo teraz nie chodzi o cierpliwość i miłosierdzie, lecz jest czas miecza i gniewu. I każdy powinien bić, kłuć i zabijać. I książę może teraz przelewem krwi lepiej na niebo zasłużyć, niż inni modlitwą. Marcin Luther pod koniec życia bardzo się pogubił, czego przykładem może być to, co pisał później. Napisał tak. Poszukaj sobie czym prędzej odpowiedniego towarzysza albo zacznij pić, gadać głupstwa, szukaj rozrywki. Trzeba nawet czasem zgrzeszyć z nienawiści i pogardy dla diabła, aby nie dawać mu możliwości wzbudzenia w nas skrupułów z byle powodu. Jeśli człowiek zanadto boi się grzechu, jest zgubiony. Dodam, że kiedy był jeszcze w kościele i był w zakonie, potrafił się nie tylko codziennie spowiadać, ale nawet potrafił kilka razy dziennie się spowiadać. Miał takie ogromne skrupuły, że zapomniał jakiegoś grzechu, że będzie potępiony i z tego lęku, z tego przeświadczenia, że będzie potępiony, przeszedł do postawy właśnie zaufania, zawierzenia, że nawet godził się na grzech, jak słyszymy, żeby pokonać skrupuły. Pisał dalej, ach, gdybym mógł wreszcie znaleźć jakiś porządny grzech i nabrać szatana. Jednak to jest myślenie błędne, szatańskie wręcz. Szukanie grzechu po to, żeby nabrać szatana. To nie tędy droga. Jutro mamy wszystkich świętych. To właśnie święci są dla nas przykładem, jaką drogą zdobywać niebo i oszukać szatana, nabrać, oszukać go. Święty
Na przykład święty Augustyn mówi, że kiedy miał pokusy, żeby popaść w pychę, zawsze się wbił w piersi i mówił: Boże, miej miłosierdzie nade mną, jak ja jestem pyszny. Ojciec Dolindo też mówił, że zły duch, kiedy go do czegoś kusi, od razu budzi w sercu on właśnie, Dolindo, taki żal za grzechy, prosi Boga o przebaczenie, uświadamia sobie, jaki jest bardzo grzeszny, i szatan zamiast doprowadzić go do grzechu, doprowadza go do aktu pokuty, do uniżenia, do pokory i jeszcze większego przylgnięcia do Boga. Dziękujmy Panu Bogu, że jesteśmy w Kościele katolickim, że mamy tak pięknych, wspaniałych świętych. A cóż, za naszych braci odłączonych, luteran, chcemy się modlić, chcemy, żeby jednak odkryli prawdziwe oblicze Kościoła, też poznali jakby źródła swojego założyciela, Marcina Lutra, który był pogubionym, biedną osobą, bardzo zdolny, bardzo szukał zdobycia sławy, był tym, który chciał dobrze, w wielu miejscach miał rację, ale zabrakło w tym wszystkim ducha jedności, ducha Bożego. Serdecznie pozdrawiam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.